Opóźniają się szczepienia w dwójce. Do szpitala nie dotarły szczepionki. Dla najmłodszych znów rozbrzmiał szkolny dzwonek. Zaczęło się od przekroczenia prędkości, teraz grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. Zaplanowane między 18 a 22 stycznia w szpitalu nr 2 szczepienia przeciw COVID-19 odbędą się z opóźnieniem. Wszystko dlatego, że Pfizer dostarczył do Polski mniej szczepionek, przez co nie dotarły one do mysłowickiej lecznicy. Kolejna planowana dostawa szczepionek ma pojawić się w dwójce w poniedziałek 25 stycznia. Wówczas szczepienia znów będą się odbywać, a cała kolejka oczekujących zostanie przesunięta. Przypomnijmy, że od piątku 22 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy mają 70 i więcej lat. Od poniedziałku uczniowie wrócili do szkół. W mysłowickich klasach pojawiło się tego dnia 1858 uczniów. Uczniowie klas 1-3 wrócili dziś do szkół. Z ulgą odetchnęli nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także same maluchy. Nauczanie zdalne, choć chwilami bardzo zajmujące i wygodne, to przecież nie to samo, co tradycyjne w szkolnych ławkach wśród kolegów. Dzieci były dzisiaj bardzo radosne, uśmiechnięte, bardzo się cieszyły z tego powrotu do szkoły, a nawet powiedziały, że już w zasadzie nie chciałyby wrócić na taką pracę zdalną. Najmłodsi uczniowie będą chodzić do szkoły przynajmniej do 31 stycznia. Co będzie dalej, zależy od tego, jak dynamiczna będzie sytuacja epidemiologiczna. Tymczasem według wytycznych resortu edukacji i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w szkołach funkcjonuje nauczanie w tak zwanych bańkach. Rozdzieliliśmy maksymalnie klasy w salach, więc na parterze są klasy pierwsze, na piętrze drugie i w oddzielnym segmencie trzecie, po to, żeby jednak oddzielić. Każda klasa ma swoją toaletę. Na każdym piętrze mamy tylko dwie klasy, które mają indywidualnie dobierane przerwy. Tak samo zostało dopasowane godziny obiadu, aż w 5 turach się odbywają. Noszenie maseczek jest obowiązkowe wszędzie poza szkolną ławką. Wszechobecne są płyny do dezynfekcji. Szkoły są oczywiście wyposażone także w termometry, gdyby u któregoś z dzieci zauważono objawy złego samopoczucia. Choć uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać w szkołach szeregu nowych zasad, wszyscy z utęsknieniem czekali na moment, w którym wrócą do szkolnych sal. Lekcje wyglądały naprawdę fajnie i myślę, że dzieciaki też z nich skorzystały. Natomiast nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem. I jak dzisiaj wchodziłam do kilku klas, żeby zapytać się, jak dzieci się odnajdują w szkole, to wszystkie były szczęśliwe, że do szkoły już wróciły. Nauczyciele zresztą też. Z ulgą odetchnęli z pewnością także rodzice, którzy również musieli zaangażować się w zdalne nauczanie. Takie małe dzieci jeszcze nie potrafią tak dobrze operować komputerem i zwłaszcza tymi programami edukacyjnymi. Dlatego wielki ukłon w stronę naszych rodziców, którzy po prostu bardzo nam tutaj pomagali i nadzorowali naszą pracę zdalną. Nauczyciel zdalnie nie jest w stanie zweryfikować, czy dziecko prawidłowo trzyma długopis, czy prawidłowo trzyma ołówek. To są w stanie zrobić rodzice, ale tak naprawdę każdy z nas ma swoje własne nawyki i niekoniecznie te prawidłowe, więc teraz po powrocie nastąpi ta weryfikacja i ewentualne naprawianie błędów, które pewnie będzie trwało bardzo długo. W mysłowickich klasach pojawiło się dzisiaj 1858 uczniów. Jako kolejni do nauki w szkolnych ławkach mieliby wrócić uczniowie klas 8 i maturalnych ze względu na czekające ich egzaminy. Decyzje w tej sprawie zapadną zapewne do końca miesiąca. Policjanci ruchu drogowego na ulicy 3 Maja zatrzymali do kontroli 59-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o 25 km na godzinę i jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Nie dość, że podczas policyjnej kontroli wyszło na jaw, że stan licznika w osobowym Seacie nie zgadza się o prawie 230 tysięcy km, to jeszcze mężczyzna podróżował z pasażerem, który był poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku więzienia. Mieszkaniec Katowic został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, skąd następnie trafił do zakładu karnego. Kierującemu Seatem 59-latkowi oprócz grzywny i utraty prawa jazdy za popełnione wykroczenia grozi nawet do 5 lat więzienia.
Labradorka Chelsea wywąchała tytoniową kontrabandę na targowisku w Mysłowicach przy ulicy Sosnowieckiej. To dzięki niej blisko 5 tysięcy sztuk papierosów znanych marek oraz 16 kg tytoniu zabezpieczyli funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Krajowej Administracji Skarbowej. Wyroby nie były oznaczone polskimi znakami akcyzy, nielegalne papierosy i woreczki z tytoniem były umieszczone w 4 torbach ukrytych w wysokich zaroślach. Wartość kontrabandy mundurowi oszacowali na blisko 15 tysięcy złotych. Chelsea to piękna i niezwykle mądra labradorka, wyszkolona do wykrywania tytoniu. Bardzo często wraz ze swym przewodnikiem uczestniczyła w akcjach zwalczania przestępczości tytoniowej. Ten zespół ma na swoim koncie miliony ujawnionych nielegalnych papierosów, wykryte nielegalne fabryki i magazyny z nielegalnymi papierosami. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze ciekawe tematy. Odrestaurowane elementy wyposażenia wróciły na Górkę Słupecką. Coraz mniej czasu na wymianę kopciuchów. Wymiana drzew na Leśnej i Ziętka. Zniszczone przez wandali elementy wyposażenia Górki Słupeckiej po renowacji wróciły w piątek na swoje miejsce. Na wiosnę ZOM planuje odświeżenie wszystkich drewnianych konstrukcji w tym miejscu. Przypomnijmy, że do aktu wandalizmu doszło na Górce Słupeckiej kilka dni przed Bożym Narodzeniem. W nocy z 20 na 21 grudnia nieznani sprawcy połamali jeden ze stołów i zalali farbą służące do grillowania wiaty. Zniszczyli także palenisko. Sprawa została zgłoszona na policję, ale wandali nie udało się złapać. Za to kilka dni później na Górce Słupeckiej pojawiły się kamery. We wtorek 19 stycznia mysłowicy strażacy wzywani byli do 2 pożarów sadzy w kominach przy ulicy Gościnnej oraz Miarki. W obu przypadkach sytuację udało się opanować i nic poważnego się nie stało. Pamiętajmy jednak, że tego typu pożary są bardzo niebezpieczne. Jeśli zapali się zalegająca w kominie sadza, istnieje duże ryzyko uszkodzenia przewodu kominowego, a jeżeli w pobliżu znajdują się drewniane elementy konstrukcyjne, ogień może błyskawicznie zająć dach. Ponadto na skutek wysokiej temperatury może dojść do popękania przewodu kominowego i uwalniania tlenku węgla. Jak pozyskać środki na wymianę starego pieca? Mysłowiczanie mogą skorzystać m.in. z miejskiego programu wymiany ogrzewania. W tym roku w budżecie zabezpieczono na ten cel 900 tysięcy złotych, a wnioski można składać do 30 czerwca. Wymiana źródła ciepła na ekologiczne to temat, który wielu z nas ciągle odkłada na później, a czasu na podjęcie działań jest coraz mniej. Śląska uchwała antysmogowa stanowi, że do końca tego roku mieszkańcy naszego województwa muszą pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej. Dotyczy to niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Jest to ustanowione w uchwale antysmogowej. Jest to obowiązek, a Straż Miejska będzie dokonywała kontroli, czy obowiązek ten został wykonany. By pozyskać środki na wymianę pieca, mysłowiczanie mogą skorzystać z miejskiego programu wymiany ogrzewania. W tym roku w budżecie zabezpieczono na ten cel około 900 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na platformie SECAP. Oprócz miejskiego programu realizujemy wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska program Czyste Powietrze. Warto podkreślić, że co środę w Urzędzie Miasta taki punkt jest czynny. Także czekamy na składanie wniosków. Środki z miejskiego programu pomogą pokryć koszty źródła ogrzewania, natomiast dzięki programowi Czyste Powietrze możemy otrzymać dotację także na szerzej pojętą termomodernizację. W latach 2019-2020 w ramach miejskiego programu wymiany ogrzewania na proekologiczne wpłynęło 564 wnioski, z czego 403 podpisaliśmy umowy dotacyjne i na kwotę blisko 2 700 000. Na chwilę obecną zostało złożonych w ramach programu Czyste Powietrze 250 wniosków. Realizujemy go już ponad rok. W 2019 roku, jak wynika z informacji w WFOŚ-u, zrealizowanych zostało 103 inwestycje. Dane za ubiegły rok wciąż są zliczane. Poznamy je w połowie lutego. Zachęcam Państwa do polubienia naszego profilu facebookowego Mysłowice walczą ze smogiem. Staramy się na bieżąco wrzucać informacje dotyczące problemu niskiej emisji, tego jak każdy z nas może walczyć z niską emisją oraz informujemy o samych zasadach udzielania dofinansowania z różnych programów. Zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową do końca 2023 roku mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się
kotów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji. Do końca 2025 roku tych eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji, a w 2028 roku nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klasy 3 i 4. Nadleśnictwo Katowice rozpoczęło prace związane z wymianą pokoleniową drzewostanów. Efekty tych prac bardzo widoczne są już na terenach przy ulicy Leśnej i Generała Ziętka. W ostatnim czasie na terenach przy ulicy Leśnej i Generała Ziętka Nadleśnictwo Katowice rozpoczęło prace związane z wymianą pokoleniową drzewostanów. Co prawda wycinka drzew zaniepokoiła wielu mieszkańców, jednak wszelkie działania są prowadzone po to, aby zachować zrównoważoną gospodarkę leśną. Co to oznacza? Lasy państwowe mają obowiązek zachować trwałość lasu i właściwą strukturę wiekową i gatunkową drzewostanów. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenach leśnych objęte są planem urządzenia lasu, który sporządza się na 10 lat, a jego przestrzeganie jest obligatoryjne. W tym zawiera się opis taksacyjny, czyli wszelkie szczegóły dotyczące gatunków drzew, udziału, wieku, wysokości, bonitacji, jakości technicznej, stanu wilgotnienia siedlisk, jak również do każdego wydzielenia są przypisane wskazówki gospodarcze, jakie zadania gospodarcze należy w danym dziesięcioleciu wykonać. A są to zarówno zabiegi pielęgnacyjne, jak również trzebieże, czyli usuwanie z drzewostanu drzew gospodarczo niepożądanych. Wynika z tego, że każda wycinka jest starannie przemyślana i zaplanowana w czasie, a także prowadzona w sposób racjonalny. Prowadzone są w związku z tym, aby w odpowiednim momencie przebudować te drzewostany, zanim wejdą w stan rozpadu. Czyli wiadomo, że gdy drzewa starzeją się, zaczynają zachodzić różnego rodzaju negatywne zjawiska, jak zamieranie części wierzchołkowych, zamieranie całych drzew, wchodzenie gnilizn do wnętrza tych drzew, drzewa zaczynają próchnieć od środka. Celem jest utrzymanie drzewostanów w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, dlatego konieczne jest przystąpienie do ich przebudowy, gdy dane drzewa osiągną odpowiedni wiek. Czyli dla jednego gatunku określenie stare to jest na przykład 50 lat dla osiki i topoli, 80 lat dla brzozy, to już ta brzoza jest stara, natomiast dla dęba stary dąb to jest dopiero 140 lat. Drzewostan przy ulicy Generała Ziętka był topolowy o wieku 65 lat. Dla topoli to już jest naprawdę bardzo wysoki wiek. Te topole zaczęłyby się przewracać i łamać. Stwarzałoby zagrożenie. Przy ulicy Ziętka będą jawory sadzone, natomiast przy ulicy Leśnej jedna powierzchnia, która podlega przebudowie, będzie odnawiana dębem i jaworem. Od strony drogi będą posadzone pasy jakichś krzewów, czereśni. Natomiast druga powierzchnia, bo tam są dwie, będzie dopiero w 2022 odnawiana. Mieszkańcy Brzezinki i Brzęczkowic nie muszą obawiać się wycinki drzew dokonanych w ostatnich tygodniach. Dzięki nowym nasadzeniom na przestrzeni najbliższych lat nie tylko poprawi się kondycja zdrowotna obszaru leśnego. Nowe drzewa będą również efektywniej absorbować dwutlenek węgla. Zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej my patrzymy w przyszłość. I zapewnia to ciągłą wymianę tych drzewostanów. Czyli każdego roku dosadzamy, każdego roku coś wycinamy. To była ostatnia informacja. W tym wydaniu programu minął tydzień, a my widzimy się już za 7 dni, więc życzę udanego tygodnia i mówię do zobaczenia.